Cześć moi drodzy, nazywam się Jacek Bójko, jestem specjalistą medycyny rodzinnej i dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, jak przygotować szczepionki do podawania pacjentom. W dzisiejszym filmie chciałem podzielić się z Wami filmem, który nagrałem jakiś czas temu, ale niestety ostatecznie ten film trafił do zamrażarki. Dlaczego? Chciałem przygotować mega fajny film, dobrej jakości, dobrze nagrany, który stanie się częścią mojego kursu o szczepieniach w POZ i tutaj link do tego kursu możecie znaleźć w opisie do filmu. Natomiast no, nie byłem do końca zadowolony z tego, jak się nagrało. Dużo czasu mi zajmowało obrobienie tego filmu i ostatecznie, no głupia sprawa, w międzyczasie doczytałem o igłach do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem. No i ponieważ na tym filmie, który nagrałem, były te, no, pobierałem z tych fiolek z igłą hypodermalną, no to ostatecznie stwierdziłem, że do bani i do śmieci ten filmik pójdzie. Minęło trochę czasu i pomyślałem sobie, że no dobra, filmik mam nagrany, nie opublikowałem go, nie załączyłem go do kursu o szczepieniach w POZ, natomiast no jest, więc coś można z tym zrobić. Także pomyślałem, że zrobię taki filmik komentujący, po prostu przeprowadzę Was przez ten filmik i opowiem, co z mojej perspektywy się zmieniło, co zrobiłbym inaczej. Mam jeszcze drugi film o tym, jak podawać szczepionki w POZ u dorosłych i u niemowląt, u dzieci. I to w kolejnym filmie chętnie się z nim podzielę. No to moi drodzy, zaczynamy. Moi drodzy, większość szczepionek jest opakowana w paczuszki kartonikowe. Część szczepionek będzie opakowana zbiorczo, część będziecie mieli w pojedynczych, po prostu niepakowanych sztukach. To najczęściej to jest sanepidu, no ale hej, zaczynamy najczęściej od rozpakowania. To są takie plastikowe blistry, które czasem są trudne do otworzenia, zwłaszcza jak mamy rękawiczki, ale myślę, że poradzicie sobie z tym wspaniale. Tutaj, moi drodzy, taka mała śmiesznostka, mianowicie takie ręce się tak średnio nadają do nagrywania, więc musiałem sobie ogolić ręce, żeby nie rzucać w oczy włosieniem. Tak sobie właśnie przypomniałem, że śmiesznie. Pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, to odkleić wszystkie naklejki identyfikujące szczepionki, tak jak tutaj widzicie. Potem, żeby po prostu wiedzieć, którą szczepionkę podaliśmy, i przyklejamy je na tackę, na której będziemy trzymali szczepionki, po tej stronie, gdzie. Ta kwestia, jeżeli chodzi o odklejanie identyfikacji ze szczepionek, jest o tyle ważna, że no nie ma nic gorszego niż odklejenie. Znaczy nie odklejenie właśnie tych naklejek i wrzucenie fiolki do kosza na ostre. I wtedy macie duży problem, bo jakoś tą nazwę, jakoś ten kod trzeba spisać. Nie polecam wyławiania fioleczki z kosza na ostre. To jest jak najbardziej no, niewłaściwe, niebezpieczne. Natomiast w jakiś sposób trzeba ten kod pozyskać. No i dlatego właśnie tak, bo zawsze nalegam, naciskam, jak w szkole kogokolwiek, żeby właśnie odklejać to najpierw i przyklejać tę tackę, żeby później nie mieć problemu z na przykład trzęsieniem kubełka i patrzeniem, czy się ta fiolka odwróci, tak żebyśmy mogli ten kod czytać. Zobaczmy dalej. Fiolkę z gumowym korkiem należy otworzyć. Część osób uważa, że trzeba to jeszcze zdezynfekować na tym etapie, część nie. Jednoznacznych danych nie znalazłem. No i teraz część szczepionek ma ampułkę szczekawkę z rozpuszczalnikiem. To właśnie taka, jak widzicie. No i teraz jest taki specjalny sposób, który pomaga nam, że tak powiem, trafić w tą ampułkę. To jest taki sposób z przytulaniem nadgarstków właśnie. Dzięki temu mamy lepsze czucie głębokie, większą precyzję prowadzenia igły, no i nie ruszamy dużych grup mięśni, które nie są zbyt dokładne. Jeśli przytulacie ręce właśnie w ten sposób do siebie przy wkuwaniu, to też łatwiej to robić w sytuacji, kiedy na przykład coś trzęsie wami, na przykład próbujecie nabrać lek w karetce, załóżmy. No i teraz właśnie ten sposób, który pokazuję z przytulaniem nadgarstków do siebie, jest całkiem przydatny, natomiast są też osoby, których budowa ciała powoduje, że nie jest to zbyt wygodne, bo na przykład mają krótkie ręce i wtedy na przykład zdarza się, że te osoby opierają
ręce o siebie, taki sposób na T-Rexa, jak tyranozaur, krótkie łapki. Jeśli ktoś ma na przykład wydatne części przednie, no to wtedy czasem łatwiej jest po prostu oprzeć te ręce właśnie tam, a nie tak na sobie. No, taka mała dygresja. Zwróćcie też uwagę tutaj na to, co powiedziałem na wstępie odnośnie fiolek z głowym korkiem i używania igieł do nabierania właśnie z tych fiolek. W przypadku tej szczepionki, jak tu widzicie na ampułku szczykawce, igła jest igłą, no w zasadzie hypotermalną, to jakby w ampułku szczykawce nie ma igły do nabierania leków, więc siłą rzeczy w tej szczepionce, wkłuwając się ampułką szczykawką z rozpuszczalnikiem do liofilizatu, do fiolki z liofilizatem, no siłą rzeczy skrawacie lateks z tej fiolki i to jest właśnie to, o czym mówiłem na filmiku o tym, jak dbać o bezpieczeństwo pacjenta poprzez używanie igieł do nabierania leków z fiolek gumowych. Następnie wprowadzamy rozpuszczalnik, czy to w ampułce strzykawce, czy w innej strzykawce. Powoli, tak żeby nam nie wytrysnęło, mieszamy to. Są różne sposoby, część szczepionek się po prostu tak trzęsie, część trzeba było tak przelewać, różne opcje są. Natomiast trzeba sprawdzić, czy nie ma farfocli na koniec. Tak sobie właśnie po denku możemy to sprawdzić. Te farfocle to właśnie to, o czym mówiłem, czy na przykład ścinki lateksu. Ścinki lateksu, a czasem nierozpuszczony liofilizat, co w większości szczepionek no, nie powinno występować, za wyjątkiem szczepionek pneumokokowych, które generalnie rzecz biorąc te farfocle mogą mieć i to jest ok, z tego co czytałem opis producenta. Następnym krokiem jest usunięcie igły ze strzykawką całej, nie rozłączamy tego, walimy do kosza na ostre. A kosz na ostre powinien być zawsze blisko. I zabieramy się za przygotowanie igły już do naciągnięcia i podania szczepionki. Możesz potrzebować różnych grubości igieł, żółte to są igły cieńsze, niebieskie to są igły grubsze, zawsze trzeba jeszcze nauczyć się tego, jakie one mają grubości, w świetle, jaka jest grubość światła igły. To jest z tyłu napisane, o tutaj gdzie pokazuję, jest tam długość igły, jest grubość igły, to trzeba dobrać. No i teraz macie igłę niebieską, to są te, które ja najbardziej lubię, tutaj są właśnie wszystkie dane, długość i grubość światła. O, igły niebieskie, które tu widać właśnie na ekranie, to są igły, których najczęściej używam do podawania preparatów domięśniowych, do podawania szczepionek, dlatego że mają, że tak powiem, dobry kompromis między szybkością płynięcia preparatu przez światło igły i do bolesnością, co tu nie mówić. Używam niebieskich, dlatego że te bardziej zawiesiste szczepionki po prostu szybciej wchodzą. No i teraz, jakoś to trzeba otworzyć. To jest taki szkolny sposób otwierania, czyli właśnie takie otworzenie blistra. Ja go nie lubię. Nie lubię go dlatego, bo po prostu strasznie ciężko to zrobić, jak się ma rękawiczki i krótkie paznokcie. Bez użycia paznokci, dlatego ja używam po prostu przedarcia. To pokażę w innym momencie. Natomiast to jest taki właśnie szkolny sposób. Nie wiem, czy zwracasz uwagę, ile czasu mi zajęło rozszerzenie tego blistra, używając moich krótkich paznokci w rękawiczkach. Także nie lubię tego. Najczęściej najpierw otwieram strzykawkę, nie wyciągając jej z blistra, potem otwieram igłę, trzymam to w palcach mniej więcej tak, jak tutaj pokazuję. Można sobie sprawdzić, jaka strzykawka, 2 ml czy 1 ml. To już zależy od Twoich preferencji i objętości szczepionki, którą wybierasz. Ja to sobie tak przekładam, żeby mieć bardzo blisko jedno do drugiego, żeby trafić i też dotykam nadgarstkami, żeby precyzyjnie to osadzić. No i voilà, gotowe. No i teraz, jeśli chodzi o to, jak otwieram strzykawki, jak otwieram igły, to ważne jest właśnie, żeby nie robić tak, że otwieram igłę i rzucam ją gdzieś tam, tylko lubię ten system dlatego, że po prostu mam igłę już w ręce, do tego mam strzykawkę, ona też już jest w ręce i nie muszę manipulować za bardzo. Czyli dla podsumowania, nie wyciągam całej strzykawki z blistra, żeby końcówka nie była pod wpływem powietrza i bakterii w powietrzu, tylko staram się właśnie otworzyć igłę, otworzyć blister ze strzykawką i szybciutko to przełożyć, używając tego sposobu ze stykaniem się nadgarstków. No i teraz mamy gotową igłę ze strzykawką do nabierania, czas się za to zabrać. To jest nasza fioleczka, w której jest rozpuszczona szczepionka, zdejmujemy sobie osłonkę igły, przygotowujemy o ten sposób, co było wcześniej ze stykaniem do nadgarstków, tak przygotowujemy sobie do nabrania. O, zobacz, odwracam sobie takim mykiem, jedno, drugie, cyk i poszło. Akurat ten film nagrywałem dłuższy czas temu, więc używałem... Tutaj widzisz, że to jest właśnie ten fragment, dla którego w ogóle zamroziłem ten filmik.
dlatego że no, wtedy użyłem igły hipotermalnej niebieskiej 25. I tak jak widzisz na filmiku, użyłem fragmentu z ampułką szczykawką z zestawu i to mi strasznie, strasznie nie pasowało. Raz, że obawiałem się, że będzie zamieszanie, dlaczego na jednym ujęciu mam własną szczykawkę z własną igłą, a tutaj mam ampułkę szczykawkę i to mi strasznie zgrzytało, a już nie mogłem tego nagrać jeszcze raz. No i właśnie, te igły do nabierania z fiolek. Nie nagrałem tego, nie miałem tego, no i to mi strasznie, strasznie gniotło i to był powód, dla którego ten filmik trafił do zamrażarki. Używałem tutaj igły hipodermalnej, nie jest to prawidłowe w mojej ocenie, należy używać igieł do nabierania leków poprzez przebicie stopera gumowego. Jest to w innych filmach moich, które są tam do obejrzenia. No i teraz tak, gdy naciągamy lek, szczepionkę, no to kontrolujemy zawartość strzykawki, czy wypływa. Próbowałem uratować ten filmik, nagrywając jeszcze takiego lektora, ale tutaj miałem ogromny dylemat, dlatego że nawet jeżeli się używa igły hipodermalnej, to trzeba troszeczkę inaczej to nabrać niż na filmie. Tu na igle... tutaj na filmie prowadziłem igłę prostopadle do fiolki. Natomiast powinno się to robić pod kątem. Igłę hipodermalną, jeśli już używamy do korka gumowego w fiolce, powinniśmy prowadzić, tak powiem, jak mamy, jak będę pokazać na palcach. No więc igła jest ścięta, nie? W ten sposób. I załóżmy, to jest to ścięcie, nie? To tak o. I jak macie korek, to nie powinniśmy tym ścięciem, że tak powiem, prowadzić w ten sposób, tylko powinniśmy to zrobić pod kątem. Tak jakbyśmy się wkuwali w skórę. Tym jakby ścięciem wchodzimy pod lateks, a potem podnosimy i w dół. Chodzi generalnie o to, że jak mamy światło tej igły, to żeby nie było tak, że tak powiem, idzie prosto w lateks, tylko tak jakby powinniśmy zrobić to pod kątem, obrócić i wtedy. Nie wiem, czy to jakokolwiek sensownie pokazałem. Także postaram się może narysuję. Na szczęście mam kratki moich córek. 6 hours later. To jest sposób, który klasycznie się wbija igłę hipodermalną po prostu w korek lateksowy i tak, i to powoduje, że o tutaj tworzymy takie lateksowe koreczki, które wycinamy tą igłą hipodermalną. Więc co powinniśmy zrobić, jeśli już musimy użyć igły hipodermalnej? One eternity later. O, może tak to rysowałem, że jakby wchodzimy pod kątem, potem to przekrzywiamy i potem wprowadzamy to prostopadle. I to już jest trochę bardziej okej. Okay. Mam nadzieję, że chociaż trochę wyjaśniłem. Lecimy dalej. Patrzymy. Lepiej naciągnąć troszkę więcej, tak żeby naciągnąć razem z powietrzem. I teraz w wielu fiolkach macie taki, jakby taką przerwę, taką szczelinkę w gumowym korku, dzięki czemu możecie zobaczyć właśnie dokładnie, jak igła jest umieszczona. Jeżeli używacie igieł do nabierania leków z fiolek z gumowym korkiem, mamy dwa rodzaje. Mamy te takie, które są ścięte na 45 stopni i te, które mają otwór boczny. Te, które mają otwór boczny, ja używam najczęściej, są też najtańsze, więc najbardziej przystępne to rozwiązanie. I jeśli macie właśnie takie igły ołówkowe, czy tak powiem, szlif ołówkowy z bocznym otworem, to właśnie fajne, jak macie tą fiolkę z gumowym korkiem, która ma to okienko boczne, bo wtedy dokładnie widzicie, gdzie jest otwór nabierający lak. No i teraz, gdy mamy już nabraną szczepionkę, nabrany lek, to czas to przełączyć. Trzymamy sobie w rękach, najlepiej tak, żeby bardzo krótka była odległość do przełożenia i też polecam Wam to trzymać w ten sposób z opieraniem nadgarstków, tak jak tutaj. Wpinamy to i naciągamy sobie. Tutaj nagła podmianka igły. Mamy gotową dzięki temu szczepionkę czy lek do podania, trochę powietrza jest to w środku, warto sobie to wypstrykać parę razy palcami, potem wypuścić właśnie. Jest jeszcze opcja taka, że można tak, że tak powiem, pomerdać w kółko, to też te bąbelki schodzą, ale wszyscy przecież lubimy pstrykać, lubimy tak jak na filmach, jak nawciśniemy tą igłę, to puch, jak na filmach, to jest czad, po to zostajemy lekarzami. Przy założonej osłonce, bez jej zdejmowania i voilà, będziemy mieli już gotową szczepionkę do wkłucia.
No i teraz wiemy już, jak przygotować szczepionkę, która ma ampułkę strzykawkę z rozpuszczalnikiem, to teraz pokażę Wam od początku taką, gdzie nie mamy rozpuszczalnika gotowego. Odklejamy naklejki z fiolek, przyklejamy je tam na tackę, gdzie będzie w miejscu odpowiadającym miejscu wkłucia. A no i jeszcze chyba warto powiedzieć, że jeśli masz przed sobą tackę i po swojej prawej przyklejasz, to oznacza na przykład lewą nogę, nie? Lewa część po twojej prawej stronie, ale lewa część tacki, więc po lewej. Czyli tak jakby patrzysz na tackę, tak jak patrzysz na bobasa generalnie. Dlatego tak przyklejam. Czyli góra, dół, prawo, lewo, to jest bardzo przydatna rzecz. Szykujemy sobie teraz igłę do naciągnięcia rozpuszczalnika, czyli najpierw igła, potem otwieramy sobie strzykawkę, widzicie ile czasu mi to zajmuje, przełączamy sobie od razu jak najmniejszą odległość, żeby tutaj nie machać tym i mamy gotową strzykawkę do nabierania. Zdejmujemy kapsel z fiolki z rozpuszczalnikiem, zdejmujemy z kapsel ze fiolki z szczepionką, z liofilizatem. W tym momencie możemy to sobie zdezynfekować, część tak robi, część nie. To jest igła hypodermalna, normalnie używam igieł do nabierania leków, to są inne, o których nagrywałem też film, to już wiesz. No i ponownie użyłem jakby prostopadłego wejścia, bez skosu, bez niczego, do bani, po prostu strasznie mnie to wkurzyło, dlatego no. No i to sobie naciągamy tak jak wcześniej, patrzymy na strzykawkę, patrzymy na fiolkę, patrzymy jak ten płyn się ściąga, czy wszystko nabraliśmy i nabieramy z małym zapasem powietrza, które sobie później bez problemu usuniemy. Gdy mamy już rozpuszczalnik w fiolce naciągnięty, no to możemy, no teoretycznie tej samej igły można użyć. Ja bym Wam proponował raczej, żeby użyć drugiej oddzielnie, ale to jest więcej fatygi. Stąd część osób używa jednej igły. Tutaj znowu to jest igła hypodermalna, powinno się używać igły do nabierania skumowego korka. Wpuszczamy razem z powietrzem ten płyn, który naciągnęliśmy. Nie wypuszczamy go sobie wcześniej. Choć chyba, że to szczepionka covidowa, no to wtedy to było takie ciśnienie, że potrafiło wys... I nie raz, nie dwa mi ta fiolka wystrzeliła, jak przegiełem z ilością powietrza, bo to naprawdę potrafiło tak wytrysnąć dosłownie jak korek szampana. Także no. Aktualnie no to stoję na zdaniu, że używam dwóch igieł do nabierania z fiolki, żeby za każdym razem po prostu użyć czystej. To zwiększa koszty, no ale hej, no jakby nie robimy tego konkretnie dla liczenia kosztów. Chociaż nasi szefowie mają takie podejście naturalnie. Jak jesteście swoim szefem, to też tak będziecie myśleli. Strzelić. Mieszamy sobie, żeby się dobrze rozpuścił proszek. Sprawdzamy, czy nie ma jakichś farfocli. O, i też zwróćmy uwagę na to. Tutaj trzymam tak rączkami fiolka, strzykawka, igła. I o czym trzeba pamiętać, to zobaczcie, że tutaj no, z rozpędu dotykam palcem w rękawicy, ale jednak igły, która jest wprowadzona do fiolki. No i teraz trzeba pamiętać o tym, jak manipulujemy tą igłą, że jeżeli włożycie tą igłę i wyciągniecie i potem ona jest no, nie wiem, dotknięta, no to nie możemy jej wprowadzić z powrotem, nie? No bo wtedy to, co dotkniecie, to wprowadzicie do środka, także no. I naciągamy. No i teraz jak naciągamy, znowu mamy to okieneczko, trzymamy w ręce, ściągamy płyn tak, żeby całość znalazła się w tej drugiej strzykawce. Tutaj też naciągamy sobie z powietrzem, powietrze możemy sobie wypuścić. No i teraz przekładamy do nowej igły, tak, bo to była wcześniej igła do nabierania. Widzicie, jak sprawnie przełożyłem? Nieźle, nie? Nabieranie, a teraz jest igła hypodermalna. I mamy strzykawkę z igłą, płyn i powietrze. Ten płyn sobie parę razy strukamy palcem, bo tu widzimy, dosyć dużo nam zostało. Wypuszczamy to powietrze przy osłonce. I mamy szczepionkę gotową do podania. Co ja właśnie zrobiłem? Tak, no nie wytrzymał. Ratunku, nie odpowiem. O rety. I koniec filmiku. Na końcu to był ten fragment, bo gdzie słychać było panią Gosię, pielęgniarkę z naszego zespołu, która jest najlepszą pielęgniarką, jaką w życiu spotkałem. Pani Gosia właśnie uczyła mnie tego wszystkiego, to było parę lat temu, jak ja się uczyłem, bo stwierdziłem, że tak, będę podawał szczepionki i wszystko, więc no ktoś mnie musiał nauczyć. No i pani Gosia mnie właśnie uczyła, no i też jakby była, że tak powiem, osobą merytoryczną, która nadzorowała, wszystko dobrze nagrywam. No i było dużo śmiechu. No bo stwierdziłem, że no, muszę się nauczyć, każdy się gdzieś uczy, a jak się człowiek uczy, to popełnia zabawne błędy. Jeśli chodzi o ten film,
no to chyba już widzicie, dlaczego trafił do zamrażarki. Natomiast pomyślałem, że to jest coś, co się też przydaje. Widziałem, że moje filmy o tym właśnie, jak nabierać z fiolki, czy jakich tam igieł używać, to mają dosyć dużo wyświetleń, co mnie bardzo cieszy i bardzo raduje. Piszecie do mnie też, i to nie tylko lekarze, ale też osoby uczące się na zawód ratownika medycznego czy pielęgniarki, więc pomyślałem, że po prostu zrobię taki właśnie update mały. No i teraz będę nagrywał nowy film już taki jakby bardziej fachowo z tym wszystkim, co powinno być. Umieszczę go w moim kursie o szczepieniach. Ten kurs jest tam gdzieś tutaj w linkach w opisie. No i nie wiem, no jeżeli was interesuje, chcielibyście obejrzeć, dajcie znać, może przygotuję jakiś taki malutki kurcik o tym. Dosyć dużo osób jest ciekawe właśnie, jak przygotowywać szczepionki, jak przygotowywać preparaty do podania, a w kolejnym filmie pokażę wam, jak podawać szczepionki, jak podawać mięsień naramienny, jak podawać w udka u niemowląt, i pokażę wam takie triki, jak na przykład coś takiego jak metoda Z. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak metoda Z. Jest to trik do podawania domięśniowego. No i co? Jeśli wam się podobało, no to wyślijcie to jakiemuś znajomemu. Może się spodoba. Kliknijcie lajka, jak to mój syn mówi, dajcie łapkę w górę, dzwoneczek, share'a i tak dalej. No i śledźcie po więcej i zachęcam do kupienia moich kursów, bo są fajne i się nad nimi napracowałem. Siemano.